Teraz sobie pomówimy o widoku z kamery. Możemy nasz obiekt tutaj wymodelować, stworzyć i później go przekazać na przykład do innego programu, na przykład do Unity, gdzie tworzy się gry komputerowe, albo gdziekolwiek indziej, tak, w zależności jaki jest cel naszej pracy. No ale na początek częściej będziemy raczej chcieli wyrenderować ten nasz obraz, czyli stworzyć coś fajnego, a później na podstawie tego może zrobić jakąś animację, albo jakiś film, czy po prostu jakieś zdjęcie. Wtedy będziemy chcieli sobie wyrenderować ten nasz obszar, czy jakąś scenę. I oczywiście to, co będzie renderowane, czyli zapisywane do jakiegoś pliku graficznego, czy do filmu, no to oczywiście musimy wiedzieć, znać obszar tego, prawda? Więc jak teraz sobie wciśniemy na klawiaturze nampad, num 0, to przechodzimy do widoku z kamery. To jest nasza kamera tutaj dookoła. I teraz zauważcie, jakbym chciał sobie obrócić ją, to automatycznie wychodzę z, z widoku z kamery, zerem wchodzę ponownie, ale powiedzmy, że mi nie pasuje to, co widzę w kamerze, że chciałbym, na przykład, się oddalić, czy przybliżyć, to teraz jak kręcę kółkiem, powiększam i pomniejszam cały zarys tutaj też kamery, a ja chcę, żeby ta kostka była mniejsza, żeby ona się odsunęła. No to co powinienem zrobić? Mogę przejść do takiego dodatkowego menu, które możemy otworzyć za pomocą skrótu N lub, jeżeli nie pamiętam, ale warto się nauczyć tego skrótu, to tutaj mam taką strzałkę malutką. Więc jak teraz sobie na nią kliknę, to otwiera mi się to dodatkowe menu. Przechodzę do zakładki View i tu mam coś takiego jak Camera to View. Zaznaczam sobie to, no i teraz mogę schować to menu, czyli łapię i chowam, lub też używam skrótu N. No, i teraz zobaczcie, jak otworzę sobie kamerę zerem, Klikam 0, i teraz mogę już sobie obracać moją scenę, a kamera zostaje jakby niewzruszona. I też mogę sobie oddalać nasz widok i przybliżać. Dzięki temu manipuluję tym, co zostanie później wyświetlone wewnątrz mojej kamery. Oczywiście domyślnie rozmiar tej kamery wynosi 1920x1080, czyli rozmiar tak zwany Full HD, ale oczywiście możecie to zmieniać, przechodząc sobie tutaj. Do zakładki Output Properties, no i tutaj mamy Resolution, czyli rozdzielczość naszej kamery, i możecie sobie oczywiście tutaj wybrać jakieś inne wartości, lub jeżeli to ma być jakiś mały obiekt, jakieś małe zdjęcie, to możecie sobie tutaj regulować też procentami, tak? Czyli na przykład, jeżeli chcecie mieć połowę tej rozdzielczości, to nie musicie tego zmieniać, tylko wystarczy, że później tutaj ustawicie to na 50%. Jeżeli chcielibyście renderować, Jakiś obraz kwadratowy, to tu możecie wpisać taką samą wartość, jak u góry i zobaczcie, że. Te, no teraz ciężko zobaczyć, bo nam się trochę kamera rozjechała, więc musimy sobie przejść z powrotem do n i tutaj na chwilę wyłączyć tą opcję, żeby teraz pomniejszyć kamerę. Tak, żebyśmy widzieli jej zarysy, i teraz z powrotem możemy sobie tą opcję włączyć. I teraz możemy przybliżać, tak, obracać i dostosować sobie. Obraz tak, jakbyśmy tego chcieli. No ale załóżmy, że my chcemy wrócić do, tego, do tej rozdzielczości Full HD, więc tutaj z powrotem wpiszę 1080. No i też jest już ok. No ale załóżmy, że ten obrys jest teraz dla nas za mały, że chcemy powiększyć sobie ten widok kamery, więc znowu otwieramy N, znowu na chwilę to wyłączamy, powiększamy sobie to tak, żeby nam to pasowało. Jeszcze raz wcisnę 0. Teraz Shift'em trochę sobie przeniosę to do góry, żebym miał tą kamerę na samym środku. No i mogę z powrotem teraz kliknąć Camera to View, schować menu. No i teraz będę już miał fajny widok i będę wiedział, jak ten mój obraz zostanie wygenerowany później.